dzień ze mną i przez cały dzień nawet na chwilę nie wzięłam kamery do ręki. To, co się działo dzisiaj w galerii handlowej, to był jakiś dramat. Pokażę wam moje paznokcie, bo mamy taki świąteczny klimat. Fręczyk, tutaj jeden czerwony, jeden z taką śnieżynką. Uważam, że wyszły przepiękne. W ogóle zobaczcie. Nie miałam takich, wiecie, typowo zimowych butów. Czyli widzicie, jakie mam mokre plamy na skarpetkach. Przemokły mi buciory. Powiedziałabym, że trochę dramat. Ogólnie z takich, nie wiem, przeciekawych rzeczy, ale z tego, co się dzisiaj działo. Słuchajcie, byłam dzisiaj, wyszłam z domu o godzinie 10, jest godzina 17, dopiero weszłam do domu, także trochę mnie nie było. Powiem wam, że w sumie nie tak źle mi się dzisiaj wracało tym autobusem. Pierwszy raz wracałam w ogóle, bo już jeździłam autobusem do Warszawy, ale pierwszy raz wracałam z Warszawy tutaj do nas. I nie było tak źle, nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu już, wiecie, święta, ludzie mają wolne, tak bym trochę obstawiała. Masakryczne kolejki wszędzie, masakryczne. Stałam po prezent dla Julki w kolejce w Zarze, ale po 10 minutach wymiękłam, bo ta kolejka, miałam wrażenie, się w ogóle nie ruszała. W związku z tym, że Andrzejek się trochę gorzej dzisiaj czuł, to przenieśliśmy nasze spotkanie jednak na okres ten poświąteczny, w sensie przed Sylwestrem, jeszcze przed Nowym Rokiem, ale... No, nawet sobie wtykałem patyki i takie od testu tam głęboko w gardło i wyszło, że nie mam ani covida. To w gardło czy w nos? W nos, w sensie w nos. Tak głęboko i wyszło, że nie mam ani covida, ani grypy, ale coś mi jest ewidentnie. Tak, no Andrzej się po prostu, wiecie, czuje taki przemęczony i jakby najgorsze z tego wszystkiego było to, że Andrzej ma jakieś takie problemy okołobłędnikowe, nie? Coś z równowagą i tak dalej. Ma zawroty, także no trzeba było to sprawdzić, wiecie, jednak jedziemy do rodzinki, będzie tam sporo osób i lepiej się przebadać niż pojechać i ludzi pozarażać. Mi nic nie dolega. Poza tym, że mam oprychę, która już mi się goi, to generalnie nic mi nie dolega. A no właśnie, bo w sumie ja się pierwszy raz z wami, jakby pierwszy raz mnie widzicie w tym filmie. Więc tak, byłam, słuchajcie, w Rituansie. Kupiłam prezent dla Mariusza. Bo tak. Pięknie jest to zapakowane, więc nie trzeba tego pakować. Dajmy potem tylko tą banderolę i w takiej formie Mariusz to dostanie. Tutaj jest pianka, żel pod prysznic, szampon i krem do ciała. Podejrzewam, że tego ostatniego to Mariusz używał nie będzie, ale tak się to pięknie prezentuje, więc fajnie. Kupiłam sobie, jakbym miała mało, piankę, bo to jest limitowana kolekcja i ładnie pachnie, więc stwierdziłam, że chcę umyć ją. I mam tutaj coś takiego, słuchajcie, w Rituansie, jak jesteście zapisani do newslettera, w ogóle jak macie kartę klienta, to podajecie na karcie klienta datę swoich urodzin i przychodzi wam taki mail, że macie do odebrania prezent w sklepie, jakby przy zakupach. No a ja dzisiaj kupowałam to, więc przy okazji odebrałam prezent, mogłam sobie wybrać, o Boże, mydło do rąk, przepraszam. Miałam zaćmienie, mogłam sobie wybrać dowolny zapach i jakby na kuponie było napisane, że mogę wybrać sobie ten z tej serii coś tam Garden, takiej tej biało-złotej, ale pani powiedziała, że mogę wziąć jakikolwiek w sumie zapach, no i ja bardzo lubię ten, więc tym razem wzięłam ten. Myślałam też nad zielonym, ale poprzednim mieliśmy zielony, więc stwierdziłam, że wezmę o to. I z takich ciekawostek bardzo chciałam przetestować, więc stwierdziłam, że jak już robię zakupy, to sobie kupię. To jest, słuchajcie, dezodorant z Rituals. Także tak, i słuchajcie, najważniejsza rzecz dzisiejszego dnia. 45 minut czekania w kolejce w drukarni, żeby wydrukować coś takiego. To są fejurowe bilety oczywiście. Stworzył je Andrzej, w ogóle tutaj doszło do małego fuck-upu. To powinno być PM, a nie AM. Ale tu jest dobrze, i nie szkodzi. Bo są dwie daty. Tu jest PM, a tu tu mi się... Dobra, babcia AM, PM, babcia nie ogarnia takich rzeczy, to nie pokuma. Poza tym pierwszy bilet na wierzchu to będzie ten. No bo właśnie, czy wy to widzicie? WMI, czyli Warszawa Modlin do Rzym, Ciampino. Lecimy do Ciampino. Mojej babci, słuchajcie, marzyło się, kiedyś nam to powiedziała, że marzy jej się, żeby się przelecieć samolotem.
No i ja jej kiedyś obiecałam, że babciu, ja cię kiedyś w taką, na taką wycieczkę zabiorę, przelecisz się. Nie mieliśmy pomysłu na prezent dla babci, prawda, Andrzeju? No. I jakoś tak wyszło, że zarzuciłam pomysł: Andrzej, a może polecimy z babcią do Rzymu na takiego city breaka? No i do Rzyma, do Ciampino. I lecimy, słuchajcie. Mogę to powiedzieć już, bo ten film pójdzie na pewno po świętach. Więc już babcia już to będzie miała w swoich rękach. Powiem wam, że nie mogę się doczekać, strasznie naprawdę wyczekuję bardzo tego momentu, aż ona to otworzy. Jestem bardzo ciekawa, Andrzej, tu się głośno zastanawiam teraz, czy babcia będzie zachwycona, czy nas opierdzieli, bo myślę, że istnieje też taka szansa, co? No. Na takiej zasadzie, wiecie jakie są babcie, nic mi nie kupuj, nie kupuj mi nic, a teraz to już w ogóle się czy taka gadka typu: ojejku, macie tyle wydatków, mieszkanie, macie tyle wydatków, ale w ogóle ekstra, słuchajcie, bo lecimy my, leci właśnie babcia Ela, leci też moja mama i ciocia Lucynka, czyli siostra babci, ekstra taką ekipą lecimy. Czy wy widzicie, ile tam będzie bab? I to wszystkie z jednej rodziny. O, już nie przesadzaj. Także tak, nie mogę się na maksa doczekać, jak babcia zareaguje. Dlatego strasznie się stresowałam dzisiaj, jak Andrzej mi powiedział, że się źle czuje i że robi te testy na wszelki wypadek, bo mówię: Boże, jak wyjdzie pozytywny i my tam nie pojedziemy i ja nie zobaczę, jak babcia reaguje na te bilety. O Jezu, po prostu kryzys byśmy mieli małżeński pierwszy. No, ale powaga, w sensie, bo mi tak wlazłem sobie teraz, te objawy się trochę zmieniały, bo to są te nowe warianty i tak mi się trochę zgadzało, więc spoko, że nie mam. No, Andrzej zrobił sobie dwa testy na wszelki wypadek, tak. Słuchajcie, żeby mieć pewność, że wszystko jest git, że nie było żadnego błędu, więc tak. I tak się też zrobi, żeby nie było, że ją czymś zaraziłem przypadkiem. Tak, też zaraz zrobię. No, słuchajcie, kosmos, nie? Także tak. Much later. My, słuchajcie, już od jakiegoś czasu w domu. Dojechało nas życie po świętach. Ogólnie to wróciliśmy w poniedziałek wieczorem. Odwieźliśmy mojego brata, mieliśmy małe zamieszanie z kluczami, ale odwieźliśmy mojego brata. Wróciliśmy do domu, drugi dzień świąt spędziliśmy z rodzicami Andrzeja, z Anią, Erykiem, Adasiem. Wiecie, tak żeby ze wszystkimi członkami rodziny i mojej i Andrzeja jednak się w te święta zobaczyć. Co prawda nie było już dziadków, ale podjedziemy pewnie do rodziców w Sylwestra, bo wtedy dziadkowie będą, więc jakieś drobne podarki będzie można jeszcze przekazać. Powiem wam, że ogólnie reakcji babci, jak widzieliście przed chwilą, dla mnie osobiście była szokiem. Spodziewałam się zupełnie innej reakcji, chyba bardziej żywiołowej. Albo byłam nastawiona na to, że będzie takie: wow, ale co wyście zrobili, bo macie mieszkanie, bo coś tam. Albo byłam nastawiona na takie coś na zasadzie, że pojawi się jednak panika i będzie dużo emocji, że może jednak nie, że babcia może nie chce i się boi. A reakcja była taka, jakiej się zupełnie nie spodziewałam, czyli babcię zamurowało. Słuchajcie, dopiero wieczorem, jak już goście się rozjechali, zaczęło się przeżywanie tego prezentu, czyli wiecie: a co jak się będę bała? Ojejku, a to już za miesiąc. A ja muszę sobie kupić jakieś buty. A jakie powinnam kupić buty? A co ze sobą zabrać? Także tak. Także do babci dotarło troszeczkę później, co takiego się wydarza i wtedy tych emocji pojawiło się ciut więcej. Jestem mega ciekawa, jak będzie w dniu wylotu, ale na pewno wszystko wam nagram. My wróciliśmy właśnie do domu. Dzisiaj ja już normalnie pracuję, Andrzej też. Przyszłam tutaj, słuchajcie, stwierdziłam, że może pokażę wam nasze prezenty, w moim przypadku urodzinowo-świąteczne niektóre. Oczywiście nie wszystkie, ale część takich, wydaje mi się, fajnych pierdółek. No wiadomo, jesteśmy w takiej sytuacji teraz z mieszkaniem i tak dalej, że wprost ogłosiliśmy, że jeżeli moglibyśmy o coś prosić naszych Mikołajów, to bardzo chętnie po prostu o pieniądze, bo musimy jeszcze kupić stół, krzesła i tak dalej. Wiecie, o co chodzi.
Więc tak, ale teraz przejdźmy właśnie do tych rzeczy takich namacalnych, które dostaliśmy. Sporo jest tutaj naprawdę takich mega fajnych bajerów. Dobra, od czego zacznę? Będę wyciągała po kolei może. Słodyczy wam pokazywać nie będę, bo to raczej nic odkrywczego. Tutaj dostaliśmy taki fajny zestaw do wina. Mamy korkociąg, taki zwykły, najzwyklejszy. Mega fajne jest to, że tutaj jest taki ten korek metalowy, bo wiecie, czasem coś zostaje w butelce. I teraz wspomagaliśmy się takim korkiem, który mieliśmy z jakiejś tam innej butelki. No a teraz już będzie taki, wiecie, metalowy i no i mega fajnie, bo będzie to bardziej elegancko wyglądało. Kolejne rzeczy. Jakieś drobiazgi, no to mega śmieszne i Andrzejowi się to bardzo podoba, czyli gadzie w Star Warsy. To jest obrazek, tak wyglądają. Także tak, gadki dla Andrzejka. Dla mnie jeszcze zestaw 7 maseczek w wpłacie. Mega jestem ciekawa. Nie używałam chyba nic nigdy z tej firmy. To są jakby takie, wiecie, koreańskie kosmetyki. Co my tu jeszcze mamy? Poczekajcie. Dobra, mamy jeszcze miodek wielokwiatowy. Jeżeli chodzi o tą markę, czyli Miodowa Manufaktura, to wujek Andrzeja jest właścicielem tej firmy, tak mogę powiedzieć. I oni mają właśnie pasieki, produkują miodki i różne inne rzeczy. Także mamy to. W zestawie było też takie mydełeczko, ale ja już wiem, że my to będziemy musieli oddać, pewnie oddam to mojej mamie, bo o ile dobrze się orientuję, dopytam jeszcze, może wujka i ciocie albo rodziców, ale wydaje mi się, że to jest, wiecie, to jest z tego czegoś, co wam zostaje po miodzie, tego coś na te. I niestety Andrzej jest na to uczulony. Więc nie wiem, czy będziemy mogli tego mydła użyć, a szkoda, bo jest bardzo ładny i świąteczny. Mamy tutaj, już nie będę wyciągać z opakowania, ale dostaliśmy też taki kalendarz ścienny. Ja się przyznaję, że my te kalendarze dostajemy co roku i ja ich nie używam, bo ogólnie jakby nie mam odruchu, wiecie, sprawdzania na ścianie daty i tak dalej. Zawsze wszystko sprawdzam w telefonie, ale z tego cieszy się moja mama, bo rok w rok jej te kalendarze oddaje, a ona sobie tam zaznacza, wiecie, kiedy ma jaką zmianę w pracy i tak dalej. Także ona będzie z tego na pewno bardzo zadowolona. No i teraz przechodzimy do tych mega bajeranckich rzeczy, albo poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Pierniczki jeszcze tu mamy. O, dostaliśmy tak ładnie zapakowane pierniczki. Muszę zapytać Anię, nie wiem, czy to Ania robiła, czy dziadkowie. Ciekawa jestem, czy ktoś tam to robił, ale wyglądają trochę jak kupne. Styl, bardzo ładnie zapakowane. No i to, co jest takie turbo bajranckie i jest tu tego trochę, to uwaga, moi drodzy. Jedno pudełko. Drugie pudełko. Trzecie pudełko! Jaram się na maksa. To jest bardzo dużo kart łącznie. Bardzo dużo pytań. Wydaje mi się, z tego co patrzyłam w internecie, bo pomagałam Mikołajowi robić research, to te pytania nie powinny się powtarzać, nawet jak się będą powtarzały, nie szkodzi. Tych kart jest tak dużo, że wiecie, że fajnie będzie właśnie mieć tego tak sporo do przetasowania. I ostatnia rzecz, którą tutaj mogę wam jeszcze pokazać, to jest coś, co dostałam urodzinkowo właśnie tak od Andrzeja i to jest coś, co zawsze chciałam. Wiecie, że ja jako dziecko, ja uwielbiałam jako dziecko lalki Barbie. Miałam bardzo dużo lalek, cały taki
takie pudło z Ikei, miałam takie całe w walkach Barbie. Najróżniejsze, Arielki, Księżniczka i Żebraczka, Syrenki. Wiecie, jakieś takie zwykłe Barbie, jakieś takie lepsze Barbie, takie typowe te z bajek. Masa strojów, domek dla lalek. No ja po prostu lalki Barbie forever. Okay? Do tej pory, jak leci bajka w telewizji, to ja chętnie usiądę i ją obejrzę. Pod warunkiem, że lecą te stare Barbie, bo te nowe to już tak może niekoniecznie. No i w związku z tym nigdy jako dziecko jakoś specjalnie mam takie wrażenie, przynajmniej na tyle, na ile jestem tego świadoma, nie interesowałam się klockami Lego. A wiecie, jak kupowałam Andrzejowi i Andrzej mówił, ale super, jako dzieciak miałam tego tyle i tyle, to miałam takie, kurde, ja nie miałam jako dziecko Lego, nigdy sama nie składałam klocków Lego i bym chciała mieć taki swój zestaw, który ułożę od A do Z, bo wiecie, jak Andrzej składa, to ja mu pomagałam, ale to było tak, że ja szukałam klocków zgodnie z etapami instrukcji, a Andrzej te motocykle... Bo to są motocykle, tak? Tak, mamy dwa motocykle czy trzy? Dwa chyba. Andrzej te motocykle składał. No i chciałam mieć coś swojego. I będę miała coś swojego, coś co mi się od dłuższego czasu bardzo podobało i strasznie to chciałam, czyli drzewko bonsai. Właśnie z klocków. Ono może być też takie, w takiej formie, z kwiatami wiśni, zdaje się. No kozackie to jest. Nie mogę się doczekać po prostu. Usiądę, na pewno nagram wam swój z tego, jak to składam. Nie mogę się doczekać. Już powiedziałam Andrzejowi, że nie ma prawa mi pomagać przy tym. Będę sobie sama szukać części i będę sama robiła wszystko krok po kroku w instrukcji. No naprawdę, totalnie nie mogę się doczekać, nie? A już najbardziej to bym chciała, żeby od razu tu za mną, o tu, pojawiły się też meble, na których to będzie mogło dumnie stać. Strasznie się jaram, naprawdę. No to jest takie super, no obczajcie wy to. Możecie mieć właśnie różne te koronki, jest ta podstaweczka, może stać sobie tak, o, a może z tym. No sztos, no po prostu bajeranckie jest to na maksa. Dużo bardziej podoba mi się ten bonsai niż te kwiatki, takie jakby wiecie, takie jakby ala cięte kwiaty. Aczkolwiek tam ten zestaw też jest interesujący, także kto wie, może się z Lego jakoś bardzo polubię. Się zaprzyjaźnimy. Także tak. Tyle, jeżeli chodzi o ten film, słuchajcie, taki trochę miszmasz, ale no wiecie, czas taki świąteczny, to jest czas bardzo rodzinny, przyznaję, że u babci praktycznie w ogóle nie wyciągałam kamery, a byliśmy tam przez 3 dni, także trochę tego czasu nam uciekło. Teraz wróciliśmy do pracy i oboje, chociaż w tym przypadku bardziej ja, mamy jej naprawdę bardzo dużo. Więc ta końcówka roku, początek przyszłego zapowiada się bardzo pracowicie. Wyjazd do Rzymu już niebawem. W filmie chyba się to nie pojawia, lecimy już 1 lutego. Także naprawdę nie mogę się doczekać. Będzie ekstra. Oczywiście wszystko wam nagram. Na ten moment to by było już tyle. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dajcie znać, czy coś z tych rzeczy do grania, czy do składania macie, czy polecacie, czy lubicie, a może nie wiem. Może macie jakiś fajny zestaw Lego dla takiego nowicjusza jak ja do polecenia. Bardzo chętnie poczytam. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie.